Dajmy panu. Szanowni Państwo, dajmy wypowiedzieć się panu architektowi w zakresie konkretów przyszłego dworca stadionowego. Dzień dobry Państwu, nazywam się Mariusz Ścisło, jestem architektem firmy, właścicielem firmy SK Argus. Chciałem się przedstawić z prac, które i projektów, które zrobiliśmy. To jest między innymi robiliśmy studium, którego efektem było studium renowacji, adaptacji rejonu dworca centralnego w Warszawie. W wyniku tej naszej pracy w 2008-2009 roku takie studium powstało. Zapadła decyzja o tym, że dworzec centralny w Warszawie, który był w owym czasie bardzo zdewastowany, zniszczony, został reaktywowany, został przeznaczony do naprawy. Został do renowacji. Ale to był efekt również pewnego podejścia układu powiązań komunikacyjnych z galerią handlową, która tam jest, Złote Tarasy. To również jest możliwość implementacji w tym rejonie dworca komunikacji miejskiej, zespołu komunikacji miejskiej i powiązań z zabudową sąsiednią. Oraz również pewna analiza kosztowa, że infrastruktura podziemna w tym dworcu kosztowała około 1 200 000, a to, co było nad ziemią, kosztowało około 150 milionów. Teraz ten dworzec parę lat po został wymyty, zreaktywowany. W tej chwili poddany jest biznesowym działaniom, dlatego że taka kubatura nie ma możliwości, żeby się utrzymała, żeby koszty, nawet tak bogata instytucja, zresztą zobowiązana jako spółka prawa handlowego, ma przynosić nie straty, żeby to mogło funkcjonować i takie koszty ponosić. W związku z tym w tej chwili wprowadza się w samym dworcu centralnym 3 poziomy, które mają pracować komercyjnie. Dworzec wschodni, który był przywołany tutaj, omówieniu, jako pewien pozytyw. Dworca wschodniego, który został zrobiony trochę w szybkim terminie, trochę spieszono się to, żeby przed Euro 2012 zdążyć. I wokół jest też plan miejscowy, który przewidywał duży kompleks biurowców i zabudowy tak zwanej kongresowej. Bez galerii handlowej, bez nasycenia handlem ten dworzec umiera. Wraca w tej chwili do pewnego poziomu sprzed umycia, sprzed renowacji. Całe przeznaczenie tam kiedyś tej handlowej powierzchni na antresoli jest martwe. 2140 metrów jest pustą, generującą stratę ciemną przestrzenią, bez żadnej zabudowy. Już nie mówię o wpadce postaci w tych podziemiach, w tej części tego dworcu spadku sufitu powierzchni. To jest techniczna rzecz, która może w wyniku pośpiechu i kryterium najniższej ceny, jak mi się kiedyś robiło, była efektem. Natomiast ten dworzec też jest wielką halą, która na pewno jest problemem eksploatacji i utrzymania. W tej chwili projektujemy i ruszyła budowa, jest w trakcie budowy, dworzec zachodni, którego jest tam projektantem. Dworzec zachodni, który jest, tam nie było nic, były jakieś baraki, który został zminimalizowany do 1500 metrów, z możliwością, z opcją, że będzie zbudowany jeszcze pasaż pod ziemią, bo tam jest komunikacja cała pod torami. I tak to został w tej chwili zaprojektowany. Czyli na tym się mieści 9 kas kolejowych i cały układ powiązań komunikacyjnych. Z przyszłością jest tak zaprojektowany, że będzie powiązany z metrem, z tramwajem, który będzie pod ziemią dojeżdżał do tego dworca i przejeżdżał pod torami. I z oczekiwaną rozbudową po sąsiedzku na terenach dworca PKS, obok są całe te baraki, które są
że tam jest w tej chwili w planie przyjęty możliwość realizacji dużego kompleksu handlowego. Czyli jest to pewien trend, który obserwujemy w całym świecie. W Polsce są mniej lub bardziej udane przykłady. Kraków, można powiedzieć, że cieszy się pozytywną opinią. Śląsk budzi katolicki mariaż galerii handlowych, która jest bardzo przewalona, bo to jest set tysięcy, czy ponad 100 tysięcy metrów w stosunku do dworca. Budzi różne reakcje. No, dworzec Poznań macie Państwo tam prezentowane opcje. To są pozytywne, tak jak Kraków i tak jak wiele, wiele innych dworców, gdzie szuka się towarzyszących funkcji. Towarzyszących funkcji, żeby to nie była tylko spalnia dla bezdomnych, a tak dotychczas wszystkie nasze dworce wyglądały. Inna rzecz, że ja nie pamiętam, panie prezesie, ale te tysiąc ileś dworców idzie do, macie, których zamykacie, które będą szukowane budynki dworcowe. To są szukane co dla nich funkcje, które mają spełnić. Dlatego ja bym nie chcę odnosić się tutaj do tej wymiany zdań odnośnie celu. Pamiętam tylko, że od 4 lat, czy od 4, tak, od 2019-2012 roku prowadzimy pewien dialog, wsłuchując się, jakie są potrzeby. Trochę ja patrzę z punktu architekta, z punktu wypełnienia tej funkcji, którą mam, czyli zapewnienia najlepszej architektury, najlepszych rozwiązań, dysponując tym budżetem, który inwestor może mi określić. I z tego punktu chciałbym Państwu zaprezentować pewną swoją historię, jak myśmy odbierali dworzec, jak dochodziliśmy do pewnych rozwiązań i pytania również, które chcielibyśmy zadać, no bo w tej chwili jesteśmy już przy pracy projektowej. Pierwsze rysunki konstrukcyjne zjeżdżają w tym tygodniu na zabezpieczenie układu torowisk, żeby to się równolegle robi, że to też jest odpowiedź na Państwa, że się nic nie dzieje. Dzieje się. Ja bym chciał, żebyśmy się wybrali taką historyczną trochę wycieczkę i zobaczyli, jak wyglądał kiedyś dworzec w miejscowości Olsztyn w zamierzchłych czasach. Tak się wtedy podchodziło do dworców. Dworce miały być tymi bardzo reprezentacyjnymi obiektami, które miały naśladować pałace, naśladować to, co kiedyś uważało za bardzo nobliwe i bardzo tą dostojną architekturę. Później zaczynało to obrastać, bo ta komunikacja wymuszała, że gdzieś tych pasażerów trzeba było chować, gdzieś te przejścia było trzeba budować. I no to jest następna odkrywka, jak dworzec kiedyś w Olsztynie wygląda. A tak 70., o ile dobrze tam 60., 70. to była bardzo udany przykład budowy modernistycznej, która to koncepcja jest pokazana tu z jednej strony. Ona tu fajnie wygląda, bardzo dostojnie. To jest bardzo ciekawa architektura. Tylko ona spełniała wtedy swoje funkcje. Nie było handlu, nie było funkcji towarzyszących. Także szybciutko ten dworzec tak wyglądał od tym, to jest tania energia, można było sobie, powiedzmy, tutaj te przestrzenie zagospodarowywać. Tym bardziej, że dworce wtedy się projektowano nie pod potrzeby ludzi podróżnych, tylko pod potrzeby mobilizacyjne. Ja z racji tej, że kilka tych dworców opracowanych we współpracy z PKP robimy, to sięgnąłem do historii, jakie były wytyczne w latach 50., 60., 70., jakie były programowane. Dworce miały służyć na wypadek mobilizacji, na wypadek klęsk żywiołowych, na wypadek zdarzeń tego typu, jako miejsce koncentracji ludności, gdzie duże ilości ludności wojska mobilizacyjne miały być zgromadzone i pod to te olbrzymie kubatury dworca, również wschodniego, również centralnego, były projektowane. To samo w Katowicach, gdzie te olbrzymie kubatury, gdzie wtedy nie znano klimatyzacji, nie znano wentylacji, te olbrzymie tłumy miały się w zimie znaleźć i nie podusić własnym swobodzie.
bardzo dostojnie to wygląda, jak to jest pusto i to jest z jakimiś tam, odkrywaliśmy jakieś tam ciekawe elementy, z takim nawet również badaniem. Czy któryś z tych reminiscencji można będzie zachować, będzie można zdjąć i gdzieś włożyć jako takiego pamiątkę historyczną, pamiątkę pewnej ciągłości historii. I tutaj reflektowało, taka kompozycja. To jest ślad, powiedzmy, pewnej estetyki lat 60., późnych 60. Dostępny kamień, jaki wtedy był, słynny łamaniec, ponieważ całe kamienie, które były w Polsce produkowane, szły natychmiast na zachód, w kraju można były dostępne nawet dla takiej instytucji oficjalnej, takiego prestiżowego budynku. No to są te łamańce kamienne, które można było stosować. I też nie najlepszy jakościowo kamień, który zostawał w kraju, gdzie mogliśmy go wprowadzać jako elementy wykończenia. Ja swoją karierę zawodową zaczynałem w latach 70., także jeszcze trochę pamiętam tego okresu i to ubóstwo materiału, które wtedy było. A tylko doceniam tą formę i tą elegancję tego dworca, który wtedy było przywołane. Ale ten obrazek jest z jednej strony. Zobaczmy, jak to Państwo tak pokazali na wizualizacji, że to może tak wyglądać. No fajnie, żeby to było tak, tylko to jest wizja lat 60., początku lat 70., kiedy na dworzec się przyjeżdżało i wyjeżdżało, kiedy inna funkcja była oczekiwania tym dworcu, kiedy ludzie niedopuszczalne było, żeby gastronomia była w jakiś sposób na dworzec prowadzona, bo to zawsze były obostrzenia, sanepidowskie obostrzenia. Było zawsze, a jeżeli była, to zawsze była potem ta szybciutka rzeczywistość. Tak wyglądał dworzec w połowie lat 70., na początku lat 80. Tu już widzimy, że ta przestrzeń się zaczyna bardzo destrukcyjnie, bo jest pusta przestrzeń. Tam, gdzie jest pusta przestrzeń, gdzie nie ma, jest za dużo pustej przestrzeni, tam nie ma gospodarza. I tak było w kształtowaniu przestrzeni, placów, które, tak jak wspominam, te place nie były dla ludzi. Te place były dla mobilizacji, dla olbrzymich tłumów, olbrzymich koncentracji ludności lub mobilizacyjnych. Więc to były po to te przestrzenie kreowane, dlatego też również nie było tej ceny tej ziemi. Ta ziemia była za darmo, od tego się nie płaciło podatku, bo to wszystko było państwowe. A potem szybka rzeczywistość, czyli koszty eksploatacji i wymogi, jakie były, żeby ograniczać ilości strat, ogrzewania. A tak ten dworzec wyglądał od strony kolei, czyli bardzo fajna, piękna elewacja od strony wnętrza, a z tyłu to już taka rzeczywistość, powiedzmy, z bardzo tandetnymi rozwiązaniami i tych elementów wszystkich, gdzie obrastało to oczywiście potem płaszczyzną, którą można było sprzedać, zagospodarować, zasłonić, bo każde okno, które jest, to można, jak się zasłoni, to jest mniejsze straty energii, a poza tym no, jest jakiś dochód. I tak postępowała ta degradacja tych obiektów. Z takim obiektem się zetknęliśmy, jak pierwszy raz przyjeżdżaliśmy do Olsztyna tutaj parę lat temu i zaczynaliśmy myśleć o znalezieniu koncepcji architektury, pomysłu na to. A przeczytaliśmy w rankingu wtedy dworców, że to jest numer jeden z rankingu najbrzydszych dworców w Polsce. Taką wtedy dostaliśmy informację. Państwo macie chyba jeszcze tą pamięć. No i wnętrze, które na wizualizacjach i w tych zdjęciach, wtedy, kiedy jeszcze ludzie tam nie weszli, wyglądało bardzo, bardzo pięknie. No a potem ta rzeczywistość zaktorowania tej przestrzeni, która musi pracować, która musi obsłużyć ludzi, którzy tam ludzie powinni być. Ja słyszałem, że tutaj najlepsze zapiekanki chyba są w Olsztynie, bo taka fama głosiła, że gdzieś tutaj na tym dworcu są. Tak. No i ta wielka ściana, która była w zamyśle architektów takim logo, taką czystą przestrzenią, no, obrasta
taką dewastacją i również tym psuciem pewnych elementów, które jeżeli jest, one są niefunkcjonalne, to zaczynają w ten sposób wyrastać. Dlaczego gospodarza PKP? Ale mieliście Państwo lata na to i mieliście Państwo czas na to, żeby się tym zajmować i żeby dbać o to. Jeżeli nie było tych mechanizmów, no to szukamy następnych mechanizmów. Szukamy wypracowania, żeby znaleźć inną formułę funkcjonowania tej przestrzeni kształtowania. No i tutaj ten budynek, który bardzo dokładnie go inwentaryzowaliśmy. On ma poza azbestem to jeszcze niedopuszczalny na dzień dzisiejszy stan bezpieczeństwa w zakresie ewakuacji pożarowej, w zakresie tych wszystkich przepisów, które obowiązują. W praktyce powinien być już zamknięty, to stanowi zagrożenie. Takie były opinie, takie były audyty, które były prowadzone. Niezależnie od tego, że wysokość 2,45 jest absolutnie nienormowa, takie są w większości te pomieszczenia jeszcze bez klimatyzacji, z naturalną wentylacją, czyli bardzo energożerne. No i ten olbrzymi plac, proszę Państwa, który jest wielkim parkowiskiem. Czy to jest wizja powiedzmy funkcjonowania właściwie w centrum miasta, bo to jest powiedzmy rzut beretem, żeby to kształtowało. Dworce mają tą tendencję, że są tymi źródłami kształtowania centrotwórczymi, gdzie wokół tych dworców powinno powstawać jakiś rozwój, element rozwijania się tego miasta. I zobaczcie, proszę Państwa, ile tu jest przestrzeni wolnej i ile strat na komunikację. Bo to wszystko, to nie było w ogóle przewidywane, że cokolwiek komuś to może służyć. To jest po prostu niepotrzebna komunikacja i generowanie tego smrodu spalin, bo to jest dwa razy więcej tego ruchu komunikacyjnego, niż tu jest potrzebne. Dlatego mając taki plan i z takim zdjęciem, z takimi mapami przystępowaliśmy, próbowaliśmy nakreślić coś, co potem miało być procedowane w ramach planu miejscowego i szukanie było rozwiązania. Sam dworzec zamiast tej przestrzeni tutaj, która tu jest, został określony, że to są wszystkie potrzeby, jeżeli funkcje towarzyszące, czyli te, które są w tej chwili również w tej tendencjach. To znaczy, że kolej jest do przewożenia, natomiast do gastronomii, do handlu towarzyszącego, do tych funkcji, gdzie przebywać ma pasażer, klient, to są inne podmioty, a relacje handlowe, relacje biznesowe są, żeby każdy robił to, co najlepiej, a kolej ma najlepiej przełączyć pasażerów, sprzedawać bilety i obsługiwać. I tutaj się rodziła, powiedzmy, układ, jak pogodzić, bo to jest początki projektu tutaj w tym rejonie tramwaju. Współpracowaliśmy z projektantami tramwajowej. Również jak pogodzić, żeby funkcjonował tramwaj, który tutaj był na tej wyspie, z lokalizowanym już przez nas zespołami komunikacji autobusowej, żeby te relacje były, jak Państwo widzicie, również po terenie, ale szukaliśmy również możliwości alternatyw podziemnych, żeby tą niepotrzebną przestrzeń, która ma być przed tym przyszłym centrum kongresowym, hotelowo-kongresowym, hotelowo-biurowo-kongresowym, zaoferować w sposób optymalny, żeby to się stworzyła przestrzeń o wysokiej wartości przestrzeni miejskiej. Mieliśmy również problem, bo tu jest obiekt, który, są obiekty, które były w ewidencji. Pierwsze nasze kroki były do konserwatora zabytków, gdzie zapytaliśmy szanowne pani konserwator, proszę nam powiedzieć, jak mamy potraktować te budynki. Czy możemy je zaadaptować, czy możemy je włączyć w kubaturę, czy musimy tutaj z jakąś odniesieniem się tego podejść. Następnym ruchem po naszej pierwszej wizycie przez panią konserwator było wszczęcie postępowania wpisania do rejestru zabytków lubelskiej numer 4. Która była w opłakanym stanie, ale znaleźliśmy tam jakieś fragmenty, które nam, dla nas stanowiły wartość, że po renowacji, po jakimś dojściu do znalezienia pomysłu na ten budynek, który obecnie jest mieszkaniami czynszowymi, będzie mógł pełnić funkcję tego swojego życia po życiu, czyli w nowej funkcji, w nowej formie, odzyskać
te elementy, detale, które kiedyś stanowiły o jego wartości. Sąsiedni budynek, Lubelska 6, jest budynkiem prywatnym, który też był w ewidencji, ale właściciel po prostu może nie wiedział, że jest w ewidencji. No w każdym razie ocieplił go styropianem, pomalował na kolor brązowy i wywiesił wielkie panery. No i tam ma jakąś działalność handlową. Z punktu widzenia konserwatorskiego, no to ja bym zapytał panią konserwator w tym momencie, dobrze, no dlaczego, że to są trzy równorzędne budynki, które są, to dlaczego na ten nie było tej uwagi, nie było tej siły kontroli? Ale to są tutaj wasze sprawy odniesienia się do obiektów. Macie tych obiektów wspaniałych, konserwatorskich, dużo, jest może taki z lat 50. czy lat 40. budynek nie stanowi wartości, ale to pytanie, po co on jest w tej ewidencji. Inwestor kupił ten budynek. Tak dobrze mówię? To PKS kupił ten budynek, czy... Za mieszkania. Tak. Czyli oddał mieszkania i wszedł w własność tego budynku z szukaniem jeszcze takiego programu, że w ramach tej całej kompleksu, tego całego kompleksu, również ten element, czy to dziedzictwo historyczne, to jest obiekt z 20 któregoś roku, czyli przedwojenny, że on będzie poddany renowacji i może tam będzie jakieś biuro, może centrum informacji turystycznej, ale w każdym razie będzie znaleźli, żeby ta ruina, która w tej chwili jest dewastowana przez jako dom komunalny, żeby odzyskała swoją inną wartość. I teraz pytacie państwo, jak to wygląda w samodzielności. To jest rejon dworca. Jeszcze były analizy, czy dworzec mamy lokalizować poziomie minus 1 i łączyć tunele, na który wyszedł na zatorze, czy szukać powiązania na pierwszym piętrze. I te wszystkie analizy to już prowadziły do rozwiązań, że jednak wybieramy wariant realizacji kładki nad torami, bo wysokość, która tutaj jest, to jest akurat wysokość pierwszego piętra galerii, ale równocześnie pierwszego piętra tego, co możemy stworzyć w dworcu. Czyli wejść możemy i kreować, że nie będziemy docelowo później, jak to będzie zrealizowane, chodzić tymi tunelami, albo nie postawimy, to jest kwestia jeszcze otwarta, tylko będziemy za pomocą dostępnych dla również niepełnosprawnych, czy dla wózków, czy matek z dziećmi, jeździć windami, schodami ruchomymi, czy dostawać się w trochę bardziej cywilizowany sposób, niż to zrobiono nawet na tym słynnym dworcu wschodnim, gdzie nie ma wejścia dla ludzi z bagażami poprzez windy, czy poprzez inne komunikacje, niż ciągnięcie tych waliz po schodach. Mimo tej renowacji. I teraz mamy tutaj propozycję, która była robiona, czyli przebudowa ulicy Lubelskiej z renowacją tego zespołu Lubelska 4, z pasowaniem się, z ograniczeniem tej ilości komunikacji tego ronda, z pasowaniem się z przebudową tej ulicy, z wydzieleniem tutaj zatok autobusowych, żeby ta relacja między tramwajem, autobusem, dworcem była optymalna, stworzeniem podjazdu pod sam dworzec, pod sam budynek, z jakimiś parkingami typu kiss and ride na szybkie podwiezienie pasażera i z układem komunikacji z dworcem PKS, który w tym momencie się znajduje pod dachem. Czyli to jest ta zaległa. Była analiza, czy to jest kosztowne, bo to jest kosztowne rozwiązanie, żeby w kubaturę włożyć kilka 7 czy 8 stanowisk tranzytowych, które da podróżnych, żeby mieli pewny komfort, zarówno oczekiwania przestrzeni kubatury PKS-u, czy z tej strony i wsiadania do autobusu przestrzeni, może nie ogrzewanej, ale zamkniętej, zabezpieczonej, tak jak to zaprojektowano i wykonano na dworcu w Krakowie, że relacja między peronami a dworcem PKS też jest na różnych poziomach, ale też idzie się wewnątrz budynku. Wewnątrz budynku, częściowo wewnątrz galerii. I to jest propozycja bryły, propozycja rozwiązania zintegrowania tego całego obiektu. Doszliśmy do wniosku, że jeżeli mamy
zdeklarować tą wielką przestrzeń i zapewnić, żeby pasażerowie mieli możliwość poruszania się zarówno po otwartym terenie, jak i po wewnątrz, no to te przestrzenie zostały zintegrowane, mimo że jest jeszcze część użytkowa, dwie kondygnacje parkingów, dworzec PKS-u, dworzec PKP, który tą drogą jest troszkę dalej, ale przez galerię jest bardzo blisko. To jest około 70-80 metrów, czyli mniej więcej odległość taka, jaka i dzisiaj na to jest. To jest wizja strony jeszcze toru przed podjęciem decyzji o wyborze skomunikowania z zaporzem. To jest oczywiście jakaś propozycja zakwaterowania placu. Rozmawialiśmy tam w którymś momencie na temat możliwości zrobienia konkursu na ten plac, żebyśmy mieli głos miejscowego środowiska. To jest bardzo dobre nam kontakty w tej dyskusji, natomiast no nie było jakby zainteresowane, żeby wejść i podjąć decyzję, żeby robić ten plac po konkursu, czyli dać możliwość wypowiedzi, jak Państwo chcecie ten plac widzieć, jak tą przestrzeń publiczną mamy zaksparować. Ale temat jest otwarty. Ja myślę, że to jest temat otwarty, który jeszcze możemy do tego tematu wrócić. No i widok z innej części, kiedy przez ten chaos, który tutaj się dział, przez tę różną zabudowę i te budynki, które... Ten budynek dworca to był taki z Księżyca, to był postawiony w tej części, no a relacje tych sąsiednich budynków to zupełnie z jakiegoś takiego narastających różnych stylów. Chcieliśmy uporządkować tą elewację, żeby trochę czystości tej elewacyjnej, żeby trochę uspokojenia. Natomiast tutaj wszędzie mamy wytryny i tu w parterze jest dzielny przy budynkach, które są żadnym stylizacją elewacji, czyli że to jest taka reminiscencja czy stylizacja trzcinowej ściany. I Lubelska, o której padło hasło, jak będzie wyglądała. To jest ten budynek, który mamy poddać renowacji. To jest ten budynek poddany termomodernizacji. Jeżeli tu będzie coś w rodzaju jakiegoś obiektu, który będzie integrował młodzież, czy będzie integrował, będzie może informacją turystyczną, no to mógłby być tym elementem, który wyprowadza trochę inną formę życia. Natomiast tu się zaczynają już wejścia do PKS-u, jakieś tam elementy gastronomii i wejść do dworca. Na wyższych kondygnacjach mamy również pewną rezerwę na funkcje biurowe, o ile będzie takie zapotrzebowanie. To jest to, żeby te kilkaset czy parę tysięcy tej funkcji biurowej też tutaj implementować. I jedna z wizji, mówię jedna z wizji, bo decyzję o tym, czy dworzec robić na poziomie tunelu, czy dworzec robić na poziomie parteru z antresolą, to są warianty, które liczyliśmy, ale to jest skala dworca. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. To też jest wysokość około dwóch kondygnacji. I to jest też, ale on ma te swoje antresory zaksterowane, ilości klas, które są wyliczone z punktu widzenia patrzenia funkcjonalnego, miejsca dla podróżnych. Tam są jeszcze miejsca dla zamknięte, dla wydzielonych, dla matki z dziećmi, czy dla podróżnych, które chcą w trochę ciszy odpocząć. I przejście również i na tory do pociągu, jak również przejście do innych części galerii. Teraz to, co nas zadziwiło i co nas zafascynowało, to jest, potem w tych dyskusji z konserwatorem zabytków też odkrywaliśmy, to jest te bardzo piękne, żeliwne słupy i sporniki, które w tej chwili ich nie widać, bo one są przykryte jakimiś betonowymi, blaszanymi dachami, ale wyobraziliśmy sobie, żeby trochę metodą to, co w Poznaniu zrobiono jako reaktywacja we Wrocławiu, żeby to, co we Wrocławiu zrobiono, poszukano elementów takich, że wydobywa się detal. I w naszej wizji, w naszym projekcie chcielibyśmy, żeby lekkie dachy,
prześwitujące mogły wydobyć ten szorstki, żeliwny odlew tych sporników, które są jakąś pamiątką również historii, jakąś pamiątką, która tutaj jest. I odkryliśmy jeszcze jedno. Jest tutaj kawałek nieczynnego toru, który jest wybukowany żeliwną kostką. Chcemy ten kawałek rozumieć z koleją, żeby gdzieś włożyć pomiędzy dworcem PKP, a dworcem PKS-u, żeby też była to pozostałość pewnego śladu historii, jak to bywało. I kładka na zatorze. Z poziomu pierwszego piętra, czyli jeżeli przyjmiemy, że wchodzimy, a takie w tej chwili są założone, że wchodzimy na parterze, możemy jechać na górę i kładką pójść na zatorze. Z tej kładki z poziomu pierwszego piętra możemy zejść na poziom dworca, możemy być na drugi poziom tej części galerii, przejść do części PKS, zrobić zakupy, czy zrobić jakieś sprawy. Zapewniamy tutaj dostęp poprzez windy z każdego poziomu. Windy schody ewakuacyjne, wobudowane, także zabezpieczenie przed wpływami atmosferycznymi. Tutaj przyjęliśmy z przebudową peronów z dostosowaniem do tego współczesnego, żeby tego dnia i tego dnia Państwa dojechało. To jeszcze wizja tej kładki z taką naszą zabawą w strukturę zabawy w stali, struktura Robimy to już w trzecim projekcie, że szukamy takiego zastosowania elementów struktury stalowej z elementami szklanymi, żeby podkreślić tą lekkość, a jednocześnie zabezpieczyć wszystkich przed wpływami atmosferycznymi. I wtedy mamy możliwość, żeby te żeliwne perony, żeliwne te elementy konstrukcyjne zyskały ten kontrast do wydobycia. Jeszcze jedno spojrzenie. To jest cała długość kładki. Tam jest parking na zatorzu, że można tam samochód zostawić, przejść, pojechać pociągiem lub przesiąść się do przystanków autobusowych, tramwajowych. Szukaliśmy tego formy również dworca. Jedno to była koncepcja pewnego zestawienia ściany z tymi lekkimi zadaszeniami. No i z pokazaniem, jak ten element by funkcjonował. I w tym mariażu jest szansa, żeby to nie był martwy dworzec, nie był tylko degradacji, że poprzez nasycenie tymi funkcjami również towarzyszącymi gastronomią, którą macie Państwo tutaj wchodzącą na plac, żeby to się stało również takim placem miejskim, dobrej zdecydowanej przestrzeni miejskiej z bardzo dobrym układem funkcjonalnym. To jest jakby stan, który mieliśmy w prezentacji września 2012. Ja bym chciał podzielić się pewnym doświadczeniem, które też w ostatnich latach realizowaliśmy. To są zdjęcia dawnej zakłady Róży Luksemburg i fabryki Philipsa z 1926 roku na ulicy Karolkowej i Grzybowskiej, gdzie konserwatorem wynaleźliśmy jako wartościowy obiekt, bo to są elementy, który się zachował. To jest z 1926 roku pewien wątek muru, który konserwator nam zalecił znaleźć na niego zachowanie i sposób. I szukaliśmy tego rozwiązania, żeby mając tutaj w planie miejscowym możliwość zbudowania dużego kompleksu biurowego, biurowo-mieszkaniowego, wymyśliliśmy, że może ten element muru będzie takim skalą miasta z 1926 roku, pokazującą jak kiedyś było. To jest ten kawałek ściany, a to już jest stan na dzień dzisiejszy po zrealizowaniu tego całego kompleksu, gdzie wzdłuż ulicy Karolkowej zachowujemy pewien ślad miasta z przeszłości. Ten ślad miasta, który ma pokazuje, to jest od strony ulicy Karolkowej, to jest od strony równoległej ulicy, którą zaprojektowaliśmy, żeby pokazać skalę takiego budynku, który tu kiedyś stał i znaleźć ten mariaż tej nowoczesnej klasy A budynków,
które są, mają też certyfikację BREEAM, GIT, czy jedne z takich bardziej nowoczesnych. I wracamy do tego dworca. Ta idea, powiedzmy, tej modernistycznej tej architektury gdzieś nam się przejawiała i poszukaliśmy, że jeżeli ten dworzec w jakiejś trochę powiększonej skali, bo ma już tylko kilka kondygnacji, na tych wyższych kondygnacjach są funkcje biurowe, można było znaleźć ten podział, ten moduł tej fasady szklanej, ale już z nowym technologicznym rozwiązaniem. I tutaj miałem bardzo ciekawą dyskusję na kongresie w Krakowie z panem prezesem Batorem, gdzie cały czas tam była mowa o nowych technologiach, o również pewnych programach na wprowadzenie nowych technologii. I zaproponowaliśmy tutaj, że zróbmy tutaj w Olsztynie, w tych zielonych płucach Polski, ten pierwszy zeroenergetyczny budynek dworca, który będzie miał generowaną energię z fotowoltaiczu, czy będzie miał rekuperację ciepła, czyli po pierwsze z lekkością fasady będzie współdziałało możliwość generacji tej energii i rozwiązań tych wszystkich ekologicznych. I tutaj padło takie hasło, gdybyśmy w tym kierunku poszli, to jest możliwość skorzystania z pewnych programów priorytetowych, które w tej chwili są uruchamiane w ramach nowego rozdania środków unijnych na promocję i modelowe rozwiązanie zeroenergetycznych budynków. I to byłby jeden z takich pierwszych super nowoczesnych wydzieleń obiektu dworca i w jakiejś części również magazynów technicznych samego kompleksu tego obiektu. Staraliśmy się bardzo neutralną detalem pracować tutaj, żeby nie przytłoczyć tego miasta, jednocześnie znaleźć tą skalę taką, żeby można było tę relację między człowiekiem a architekturą też w jakiś sposób odczuć. Z dużą retencją, to są takie zielone, to jest również rozwiązanie, które nam wymusza warunki techniczne, bo potrzebujemy dużej retencji wód, żeby ich nie odpowiadać do kanalizacji przepompowywać. Dachy zielone zaczynają około 30% wód opadowych i to daje możliwość, to są rozwiązania, które standardowe już teraz robimy i no, tutaj jest to założone, że to daje również pewne czyszczenie, filtrację powietrza i to jest ten zwrot dla natury, to co zabieramy pod zabudowę, żeby mogło ten tlen produkować, żeby się wychwytywać te wszystkie kurze, myły i stanowić tą retencję dla tego, co nam z nieba trafia. Tu jeszcze raz pokazane są, proszę powiedzieć, tych form przystanków, żeby można było gdzieś na tym placu usiąść, możliwość usytuowania na powietrzu tych stolików restauracyjnych. Szukaliśmy tutaj jakichś tam form dla bardzo lekkich, dla zabezpieczeń pod układami atmosferycznymi, dla ludzi, którzy tutaj będą oczekiwali na autobus. Mamy z jednej strony przejście po poziomie, z drugiej strony mamy zejście do podziemnego wyjścia, mamy podziemne możliwości od tego, jakie będą preferencje podróży. Natomiast wydaje mi się, że ten kompleks w miarę nowoczesny, z taką jeszcze reminiscencją tego dachu, z tego dawnego dworca. Ja rozmawiałem z kolegami, którzy mówią, słuchaj, mieszkańcami Olsztyna, architektami, moimi przyjaciółmi, mówię, słuchaj, myśmy kiedyś ten dworzec to byli bardzo dumni, bo się przyjeżdżało do Olsztyna i to było takie wow, taki inny świat, a wokół się zgodziły te stare, odrapane kamienice, to był taki pozytywny kontrast i to nam emocjonalnie gdzieś tam więc pochyliliśmy się również nad tymi emocjonalnymi wspomnieniami, próbując jakiś ślad w tej historii w tym kierunku, w którym pracujemy, żeby nie wyrzucać wszystko, znajdywać te elementy, które gdzieś funkcjonowały, żeby czynić to poczucie ciągłości danego miejsca, nawet to się zmienia. A że się zmienia, to pokazałem na początku, jak na początku to bardzo wyglądało. No i tutaj pokazane jest pendolino, które wjechało do
Olsztyna, albo już PESA, która będzie zrobiona tak, jak będzie dolina, jeśli chodzi o swoje 200, 160. No to Olsztyna 160. Także nie była ten szukanie. I to jest w tym momencie pokazanie, że ten fragment tego, tej pamiątki historii z lat 60. z tej bieda, tej biedy technologicznej, z tej próby modernizacji wielkowskiej, gdzieś tutaj to nowo super energetyczne centrale byśmy przetworzyli i szukali takiego rozwiązania, który by harmonijnie przechodził z pozostałych obiektów. Aczkolwiek jest tutaj wyraźne zaznaczenie, że to jest dworzec, to jest wejście, a dalej mamy obiekt, który umożliwia wejść, albo nie. To już decyzja jest odróżnie. Ale to jest komplementarne wszystko. Tu są takie fragmenty z naszych opracowań, które robiliśmy, całą prezentację kiedyś na konferencji, szukamy rozwiązań dla dworców. To są argumenty odnośnie pozytywów, negatywów szukania tego, co się kreuje jako tego mariażu dworców, jako obiektu zintegrowanego centrum komunikacyjnego, gdzie ta zmiana środka transportu powinna przybywać w super komfortowej sytuacji, tak jak to jest w Gdańsku, tak jak to jest w Krakowie, we Wrocławiu, w Poznaniu, w Katowicach, przy różnym ocenie architektury, która tam powstawała. Chcieliśmy w swojej pracy znaleźć uszanowanie również do tych elementów, które mogą być dla Państwa cenne. No i zapraszamy do dworca. Ile dworca będzie w stosunku do powierzchni galerii? To jest mniej więcej ten zarys, który miał dworzec, z tym, że dworzec w tej chwili jeszcze tutaj zajmuje kawałek do przodu. Ale był taki rząd z góry parkour, gdzie był cały dworzec pokazany i dalej. 4000 watów, to wybrałem 30 tysięcy. A teraz jaki jest 2000, tak? To będzie 4,5, tak? Popatrzcie Państwo, to jest realistyczna fotografia oddająca przestrzeń. To jest przestrzeń, którą mniej więcej mamy w Krakowie. To jest ta skala, która była jest odbierana w Krakowie i jest taka uważana za niespalnie jeszcze, nie miejsce dla bezdomnych, ale dająca pewien komfort poruszania się do rozwoju. Czy całego dworca? To jest cały wątek. Już, proszę Pani. Proszę? W mediach, jak to wygląda? Proszę Państwa, to jest skala hali dworcowej na jednym z poziomów. Ale to jest galeria handlowa, tak? To jest dworzec, to jest skala dworca z zapleczami tam jeszcze sanitarnymi czy technicznymi i tych poziomów mamy do dyspozycji 3. Jeżeli zachowamy minus 1, dopóki będą istniały wejścia do podziemia, to będzie na poziomie minus 1, to ta przestrzeń jest na poziomie wejścia i na poziomie terenu, a wejście do galerii handlowej jest gdzieś w tym rejonie. Ale dzisiaj ile ma powierzchni dworzec? Dzisiaj. Jakie będzie miał mieszkanie? Proszę Państwa, dzisiaj jest wykorzystywane na dworzec około 2000 metrów. Zapadła decyzja wtedy, czy wybieramy kładkę podziemną, czy robimy kładkę nadziemną. Z uwagi na kłopoty prawno-terenowe, kątem przedłużenia tego tunelu, wybrano wariant, że w tym miejscu będzie prowadzona kładka nadziemna. Czyli tutaj wchodzimy do poziomu. A co tam jest plus w tym parku? Bo ja wiem, że tam jest jakieś miejsce na Dziedzinie Malewskim, na taki wielki park.
tam jest parking, tam jest miejsce na parking i przestrzeń takiego parku zielonego. Proszę Państwa, to jest ten układ, że wjazd jest lubelski. Czyli zabieramy przestrzeń na parking, mieszkańcą za to, że zabieramy przestrzeń zieloną, tam parking dla... A jakich mieszkańców? Bo... No za to, że tam mieszkają ludzie. Dalej. Proszę Państwa, to nie jest nasz teren. No nie, no Pana nie, ale już ty ja mam. A jak tam jest zielone? Teren jest zielone. Tam są ulice przecież. Proszę Państwa, tam jest parking na 28 samochodów, który istnieje. Ja tam mieszkałem o. Jaki tam jest park? Tam jest trawny, tak? Trawny. Przepraszam Państwa, ale ten postulat parkingu na zatorze został spełniony na wyraźną prośbę forum z wyłącznym. To jest bardzo dobry pomysł. Przepraszam, Szanowni Państwo, żeby uporządkować. Bardzo dziękujemy za prezentację.